wiesz co, podobno kobieta zmienia fryzurę, jak zmienia faceta. Ja faceta nie zmieniam, więc wolałam zmienić fryzurę niż mężczyznę. Wiesz co, chyba przyszedł taki moment, że już byłam trochę taka znudzona tym, jak wyglądam i wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby sobie zrobić grzywkę. Wykonał ją mój przyjaciel Maciek Wróblewski, więc nie wiem, ja się z tym czuję dobrze. A mąż zauważył, bo wiesz, mężczyźni są tacy, że często nie zauważają. Nie, nie, oczywiście, że zauważył. No jest to dosyć duża zmiana jednak, więc tak, tak, absolutnie. I co na to? No, twierdzi, że mu się podoba. No. Jeszcze nie odszedł, więc chyba tak.